jest to bardzo duże zamierzenie. Mogę tylko powiedzieć, że oglądzony teren lotniska zajmie około 200 hektarów miejscowe Świnie. Duży, gmina Wólka, gmina Mełkiew, gmina Świnie, trzy gminy. Lotnisko zajmie tereny na granicy tych trzech gmin. Oraz to, co tu widzimy, to jest tak zwany las szpitalny, na którego części powstanie lotnisko. Co musimy zrobić, żeby mieć lotnisko? Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba wybudować pas startowy. Pas startowy dla takich dużych samolotów to jest 2,5 km długości, dokładnie 2520 metrów. Oprócz pasa mamy płytę postojową, lądowisko dla helikopterów. Musimy przygotować także miejsce dla tak zwanego izolowania samolotu zagrożonego. Płytą postojową towarzyszy pas zabudowy obsługującej, w centrum którego znajdzie się terminal z parkingami, ale też inne elementy zaplecza technicznego, wieży, stacji przeciwpożarowej. Jest to docelowe, perspektywiczne stadium rozwoju lotniska, to znaczy oprócz pasa postojowego mamy tak zwaną drogę kopowania, czyli taxiway, drogi szybkiego zejścia. To jest właśnie tutaj elementy, które pozwolą na zwiększenie, znaczne zwiększenie przepustowości portu. Teraz, jeśli można, zaproszę Państwa na krótką, wirtualną wycieczkę po terminalu i przejdziemy taką drogę, jaką będą przechodzić podróżni poprzez terminal. To jest widok na strefę podjazdu. Tutaj widzimy system przejazdów, system bezpośrednich podjazdów, gdzie można wysiąść bezpośrednio pod terminalem i przejść przez szklaną ścianę wprost do jego wnętrza. W tej części znajduje się przystanek kolejowy, to jest zarys pawilonu komercyjnego, ale koleją wjeżdżamy dokładnie w środek terminala. Jeżeli wjedziemy koleją i wyjdziemy z peronu, wychodzimy wprost na główną przestrzeń, na centralną halę odlotową, a wprost mamy stanowiska check-inów, czyli odprawy bagażowo-biletowej z monitorami. Widzimy, że przed nami jest antresola, zbliżenie na stanowiska check-in i widok na halę w kierunku odlotów. Po odprawie bagażowo-biletowej, jak jeszcze mamy trochę czasu do odlotu, możemy udać się na antresolę i z antresoli popatrzeć na strefę hali przylotów. Hala przylotów wyposażona w trzy taśmociągi. No i po odlocie możemy podziwiać jeszcze z powietrza kształt tego terminala. W tle widzimy kolejne elementy zagospodarowania lotniska, to znaczy budynek administracyjny, wieżę kontroli lotów i dalej budynki techniczne oraz naszą tu ideę urbanistyczną, czyli ścianę lasu odgradzającą od widoku